Otwieramy list do Hebrajczyków w rozdziale 12 i czytamy pierwsze 3 wersety. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Drodzy przyjaciele, bracia i siostry w Chrystusie, do kogo przemawia autor listu do Hebrajczyków? Niewątpliwie jego słowa skierowane są do ludzi wierzących. Niewątpliwie są to słowa, które mają tych ludzi pokrzepić, zachęcić. Niewątpliwie są to słowa miłości. Są to słowa nadziei. Nie odbierajmy tych słów jako ostrzeżenie przed utratą czegokolwiek w Chrystusie, bo niczego takiego w tym fragmencie nie znajdujemy. Ale musimy przyznać, że każdy człowiek, wierzący człowiek, przechodzi takie chwile, takie momenty, kiedy tak po ludzku jest mu serdecznie dość. Powody są bardzo różne i myślę, że te powody głównie ogniskują się wokół Kościoła. Kościoła, w którym jestem. Słabości ludzi, lenistwo ludzi, obojętność ludzi, czasami nienawiść ludzi wierzących, trudne do pojęcia, ale zdarza się. Plotki, obmowy, złośliwości. I oczywiście ta lista może być naprawdę długa, ale jednak kończy się w którymś momencie. I autor listu do Hebrajczyków mówi tak: mamy wokół siebie wielki obłok świadków. Co ma na myśli? Czy ma na myśli ludzi żyjących, czy nieżyjących? Możemy oczywiście interpretować to w różny sposób. Ale ja jestem przekonany, że autor listu do Hebrajczyków mówi w następujący sposób. Dlatego też, bo stwierdzenie przeto i my, dlatego też i my, którzy mamy wokół siebie wielu świadków. Wielu świadków, to znaczy wielu patrzących na nasze życie, przyglądających się naszemu życiu. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Nasza postawa ma ogromny wpływ na ludzi, którzy na nas patrzą. Nasza postawa może zadecydować o życiu lub śmierci wielu innych ludzi. Tak, niektórzy powiedzą, że Bóg zbawia kogo chce, kiedy chce, jak chce i nie ma wpływu na to zupełnie postawa takiego człowieka jak ja. I prawda i nie. Prawdą jest, że Bóg zbawia, kiedy chce, kogo chce i jak chce, ale prawdą jest, że Bóg wysyła ludzi, na przykład Ewangelia Marka, 16 rozdział, gdzie między innymi pod koniec tego rozdziału mówi: idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, a więc używa ludzi, takich jak ty i ja. I postawa takich ludzi ma decydujący wpływ na to, jak zachowają się ci, którzy są odbiorcami tej Ewangelii. Przecież apostoł Paweł wielokrotnie mówi: patrzcie na mnie, zwracajcie uwagę na moje życie, przyglądajcie się mojemu życiu. Po co on to mówi? Przecież nie po to, żeby go wywyższali, żeby go darzyli jakimś boskim wywyższeniem, tylko dlatego, że jest świadomy, iż ludzie potrzebują przykładu, zwyczajnego przykładu.
Wiele ludzi mówi, no skąd ja mam brać siłę? No zaraz do tego dojdziesz, skąd masz brać siłę. Ale na początek masz być świadomy tego, że twoja postawa ma być zachętą dla innych. Twoja postawa ma sprawić, że wielu ludzi naprawdę spojrzy inaczej na Jezusa Chrystusa. Że wielu ludzi powie, ten człowiek głosi nam Ewangelię, ja widzę, że on żyje tą Ewangelią i jestem w stanie zobaczyć owoce tej Ewangelii. To właśnie o to chodzi. Ponadto, jeżeli przejmujemy się Ewangelią, jeżeli ona ma dla nas znaczenie, to co robimy w tym momencie? Wyzwalamy się z władzy grzechu. Tak, Biblia mówi, że grzech nad nami panować nie będzie. I ktoś powie, ale to Bóg zrobił, a nie my, i to prawda. Ale my możemy ciągle na nowo wchodzić pod władzę tego grzechu. Możemy chcieć wręcz czasami grzechu, ale jeśli idziemy za Chrystusem, jeśli biegniemy w tym wyścigu, to nie mamy czasu zajmować się grzechem. Nie mamy czasu zajmować się bzdurami w naszym życiu. To jest zachęta do tego, żeby zawsze być czujny, zawsze być otwarty na Słowo Boże, zawsze być gotowy do służby dla swojego Pana. Jest tutaj taki zwrot, biegnijmy wytrwale. Wytrwałość. Niestety nasz kraj, Polska, to jest kraj sprinterów. My potrafimy świetnie raz na kilka lat przebiec krótki odcinek. Ale systematycznie i wytrwale pracować w dziele głoszenia Słowa Bożego, w dziele zachowania świętości swojego życia, oj, to już nam bardzo trudno przychodzi. To dlatego kraje, które kiedyś przyjęły Ewangelię, naprawdę zmieniły się. Dlatego, że stała, systematyczna praca z Bożym Słowem nad swoim życiem, nad życiem społeczeństwa radykalnie zmienia wszystko. Sprinter przebiegnie, zmacha się i zapomni, o czym przed chwilą była sprawa. Skąd mamy brać siły do tego wszystkiego? Drugi werset mówi, patrz na Jezusa. Patrz na Jezusa. Dlaczego mam patrzeć na Jezusa, ktoś powie? Dlatego, że On jest po pierwsze sprawcą twojej wiary. On jest tym, który sprawił, że wierzysz. On sprawił, że jesteś święty. On sprawił, że jesteś pełen mocy Ducha Świętego. On sprawił, że jesteś dziedzicem Królestwa Bożego. Ale to nie wszystko. Autor listu Hebrajczyków mówi, że On jest dokończycielem twojej wiary. Co to oznacza? To oznacza, że to w Nim mamy zapewnienie, że dotrwamy, wytrwamy aż do końca, o ile oczywiście będziemy Mu oddani, posłuszni, o ile będziemy wykonywali w swoim życiu Jego wolę. Nie będziemy się potykali, nie będziemy się przewracali, nie będziemy się zniechęcali, ale będziemy nieustannie wzrastali z wiary w wiarę. Natomiast dalsza część tego wersetu mówi coś bardzo ciekawego. Który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. On nie miał czegoś takiego, jak my mamy. Czyli my możemy na nim całkowicie polegać. Jezus polegał na swoim Ojcu, ale i Ojciec i Syn wiedzieli, że w którymś momencie wzrok Ojca odwróci się od Syna, bo Syn musiał złożyć ofiarę. Musiał złożyć ofiarę. Ten, który był bez grzechu, został potraktowany jak najgorszy grzesznik. Nie baczył na hańbę krzyża. Ale później zasiadł po prawicy tronu Bożego. Czyli najpierw korona cierniowa, a później korona uwielbienia.
Tak jest też w życiu każdego z nas. Najpierw korona z ciernia, a później korona chwały. Nie będzie inaczej, nigdy nie będzie inaczej w życiu wierzących ludzi. Dlatego pomyśl o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyś nie upadł na duchu utrudzony. Pomyśl o Jezusie. Niech ten obraz Jezusa Chrystusa jest nieustannie wyryty w twoim sercu i w twoim umyśle. Niech Jezus Chrystus będzie autentyczną i prawdziwą zachętą dla ciebie na dzisiaj, na jutro i na każdy kolejny dzień twojego życia. Bo to w Jezusie Chrystusie jest zachęta. On, który jest sprawcą twojej wiary. On też dokończy swojego dzieła. Nie bój się. Pozostań mu wierny. Pozostań mu oddany. Bądź tym, który słyszy Jego głos. Słucha Jego głosu. Bądź tym, który autentycznie przylgnie swoim sercem do Jego słowa. Bądź tym, który przylgnie do Jego serca. Życie z Jezusem jest piękne. Życie z Jezusem jest też trudne na tym świecie, ponieważ dla tego świata Jezus jest oskarżeniem. Ponieważ ten świat nienawidzi Jezusa. Nienawidzi Go dlatego, że Jezus jest bez grzechu, a więc nie jest swój. Nie jest swój. Jeśli zechcesz pójść za Jezusem, będziesz obcy. Tutaj na tym świecie będziesz obcy. Pamiętaj o tym. To nie chodzi o to, że ludzie są źli. To chodzi o to, że ludzie nie są w stanie myśleć inaczej, niż pozwala im ich Pan. Kto jest ich Panem? Grzech. Grzech jest ich Panem. List do Rzymian, list do Galacjan, te dwa listy bardzo wiele na ten temat mówią. Możemy w nich przeczytać o tym, że dopóki człowiek nie odda swojego życia w ręce swojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to jest w objęciach innego Pana, a tym Panem jest grzech. Kiedy przychodzi Zbawiciel, to mówi: już więcej nad tobą grzech nie będzie panował. Koniec z tym. Koniec z tym. Ja daję ci wolność. Tak mówi list do Galacjan, na przykład 5:13. Daję ci wolność, ale nie wykorzystuj tej wolności, aby niszczyć to, co ja tobie dałem, a co wywalczyłem na haniebnym krzyżu Golgoty. Patrząc na Jezusa, sprawcę mojej wiary, czy Jezus mnie wzbudził do nowego życia po to, żeby mnie pognębić? Po to, żeby utrudnić mi życie? Czy Jezus Chrystus nie wzbudził mnie do nowego życia po to, żeby mnie uratować? Pomyślmy. Pomyślmy, czasami wierzącym ludziom chodzą po głowie różne dziwne myśli. Znam wypowiedzi ludzi wierzących, którzy mówią: dopóki się nie nawróciłem, to nie miałem takich problemów. Wybaczcie, ale no tak przemawia głupota. Tak przemawia głupota. Jak mogłeś mieć tego typu problemy, skoro byłeś samym chodzącym problemem? Teraz przestałeś być problemem, ale problemy wokół ciebie nie zniknęły i one się dopominają, aby wrócić na swoje miejsce. Ale ty jesteś już innym człowiekiem. Do kogo innego należysz? Twoje życie jest zupełnie inne. Nie daj się zniewolić znowu. Nie daj się zniechęcić. Nie patrz na ludzi. Ten fragment nie mówi tego, że ludzie cię dopingują. Że to są świadkowie, którzy biją ci brawo i którzy mówią: dobrze, dalej. Nie. To jest obłok świadków twojej wiary albo niewiary. Obłok świadków twojego zwycięstwa albo twojej klęski. Obłok świadków twojej chwały
albo Twojego poniżenia. Ale ci ludzie, ten obok świadków, on potrzebuje Twojego świadectwa. On potrzebuje Twojej świętości. On potrzebuje w Tobie odczytać prawdę o tym, że Ewangelia zmienia ludzkie życie. Niech Wam, kochani, wszystkim Bóg błogosławi. Niech Jezus Chrystus prowadzi Was nie tylko na początku, ale pozwólcie, żeby dokończył swoje dzieło w życiu każdego z nas. Amen.